Bardzo przepraszamy, drodzy Państwo, że w tej pierwszej części nastąpiła taki deus ex machina, czyli takie gwałtowne zakończenie. Drodzy Państwo, to spowodowane jest oczywiście pamięcią aparatu. Ta długość jest z reguły między 25 a 30 minut, drodzy Państwo. Więc bardzo jeszcze raz przepraszamy i uprzedzamy, że może się tym razem też tak zdarzyć, ale szybciutko nawiązujemy do końcówki tej wypowiedzi naszej, drodzy Państwo, a propos dzisiejszej Ewangelii i to, co powiedział Jezus, prawda, że wtedy mówił w czasie teraźniejszym, ale teraz wiemy, że nadeszło już Królestwo Boże, drodzy Państwo, i niektórzy w kościołach właśnie, widząc, że jest prezbiterium, balaski, nawa główna, drodzy Państwo, i że Kościół jest tak przygotowany, jakby zaprojektowany, że wierni są części tej ziemskiej, potem są balaski, które odgradzają właśnie od Królestwa Niebieskiego, od prezbiterium, drodzy Państwo, przychodzą klęcząc, proszą, prawda, komunia, łączą się, drodzy Państwo. Nie! W Kościele, prawda, nie zdają sobie sprawy, że oni daleko od tego prezbiterium biorą na stojąco, równi są z Bogiem, z Jezusem, prawda, a nawet chcą być wyżej, bo na rękę niektórzy biorą, drodzy Państwo, daleko, daleko od Królestwa i uważają, że to jest wszystko prawidłowe. I tutaj napominamy hierarchów księży, szafarzy, co wy robicie, tak? Co wy robicie, tak? Dlaczego nie zbliżacie tych ludzi do Królestwa Niebieskiego? Dlaczego te prezbiteria, które są pięknie architektonicznie wykonane, tak? Że dopiero jak człowiek przybliży się do tych balasek, spojrzy na ołtarz, spojrzy na nawy, na stelle, znaczy na stelle, na paramenty, na te wszystkie, na obrusy, na wszystko, drodzy Państwo, to zdaje sobie sprawę, że właściwie chciałby tam być. Dlaczego tego pozbawiacie wiernych, tak? Świadomie oczywiście. Dlaczego wy wierni świadomie, no bo ci, co robią to nieświadomie, to jest inna kwestia, no staracie się po prostu obrażać Boga, tak, na stojąco, no chyba, że nie może ktoś uklęknąć, to normalne, drodzy Państwo, a na rękę? My to przyrównujemy, drodzy Państwo, do faktu, w którym wy dajecie policzek Jezusowi. Jest taka scena, prawda, kiedy Jezus jest spoliczkowany, a nawet go patożycie. Jest taka scena, w której Pan Jezus jest biczowany. Czyli przyjęcie komunii do ust to jest policzek, znaczy przyjęcie komunii do ust, ale na stojąco, to jest policzek. Drodzy Państwo, przyjęcie komunii na rękę to jest biczowanie Jezusa. I bardzo dużo ludzi biczuje Jezusa i bardzo dużo ludzi policzkuje Jezusa w kościołach, zauważyliśmy. Nie róbcie tego, drodzy Państwo, a hierarchów napominamy, bo oni to świadomie robią. No trudno teologa posądzić, że on robi to nieświadomie, drodzy Państwo. W pełni świadomie. Nieświadomie to teoretycznie może szafarz to robić. Dlatego oni wysyłają szafarzy, tak, usprawiedliwiając się, że to nie my, tak, jak za czasów pamiętamy nazistów, to nie my, myśmy nie wiedzieli, myśmy tylko wykonywali rozkazy, tak, drodzy Państwo. Ale wracając jeszcze do kwestii ustrojowej, drodzy Państwo, no, ten rzech już dalej nie pojedzie i my Polacy jesteśmy w stanie, my zaczęliśmy tą procedurę poprzez konferencję ustrojową rok temu, pół roku temu, poprzez te wydarzenia ostatnich miesięcy, drodzy Państwo, i namawiamy rządzących do tego, żeby się spotkać i omówić, drodzy Państwo, żeby nie było katastrofy, rządzących w znaczeniu, no, okupantów, my ich tak traktujemy, ale mimo wszystko, tak, żeby już nie udawali, że jakaś demokracja tutaj, drodzy Państwo, do czegoś dobrego doprowadzi, tak, tu przeciwnik jest u bram, mamy anarchię, drodzy Państwo, no już na horyzoncie, tak, anarchię w sądownictwie, anarchię w służbie zdrowia, w jakim sensie anarchię, ale taką tutaj w cudzysłowie to trzeba wziąć w siłach zbrojnych, ponieważ wojsko jest kierowane przez po prostu, drodzy Państwo, no, analfabetów wojskowych. Przecież Andrzej Duda nie był w wojsku, nie jest szeregowcem. Błaszczak nie był w wojsku, nie jest szeregowcem. Kaczyński nie był w wojsku, nie jest szeregowcem. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście zniszczyć jakąkolwiek armię na świecie, to dajcie mu ludzi niekompetentnych, tak? Dajcie mu ludzi niekompetentnych, a zniszczycie to państwo, tak? No jak mogą ludzie niekompetentni kontrolować, cywilna kontrola nad armią, ale nie znaczy niekompetentna. Cywilna to nie znaczy, że ludzie nie byli w wojsku. Zobaczmy, co, jakby nie psioczyć na monarchię brytyjską, tą Rothschildową, to tam książę Harry, czy nawet pewnie i Karol, i William, oni wszyscy byli w wojsku, tak? No jak to można zarządzać państwem, nie będąc w wojsku, nie rozumiejąc specyfiki wojskowej, drodzy Państwo? Czyli analfabeci uczył Marcin Marcina, tak? Drodzy Państwo, a ci wojskowi, no powoli, potulnie mówią, a mamy jaką doktrynę wojenną? No nie mamy. A mamy jakąś obronną?
No, tam gdzieś pan Grudniewski, ale to nie pasuje, bo to ludzie, to my tu będziemy. Drodzy państwo, sprawdźcie w konstytucji, co mówi konstytucja na temat obronności. Ona mówi w artykule, już nie pamiętam którym w tej chwili, mówi w tej konstytucji Stoltzmana z 97 roku. Ona mówi tak, że siły zbrojne ochraniają państwo polskie. No, w skrócie mówimy, ochraniają, tworzą ochronę. Nie bronią państwa, tylko ochraniają. To jest firma ochroniarska, czyli te wojska regularne to jest firma ochroniarska dla państwa polskiego, czyli dla instytucji urzędników państwowych. Tam nigdzie nie ma, że mają bronić Polaków. No sprawdźcie sobie to państwo. No nie ma tego, że Wojsko Polsko ma się zająć obroną Polaków. W związku z tym nie przyjmuje się doktryna Grudniewskiego, bo ona dotyczy ochrony ludności cywilnej. No bo ta doktryna ichnia, taka domniemana, my nie wiemy jaka ona jest, ale domniemujemy, że chodzi o to, żeby wygrać wojnę i nie dać się napaść, drodzy państwo. To ona nie przewiduje napaści na Polskę i ona przewiduje, że tylko możemy wygrać. A jak przegramy, no to oni uciekną, bo te wojska im pomogą się ewakuować, a z ludnością cywilną, no to tak jak w wrześniu 1939, tak? 8 milionów Polaków zginęło, drodzy państwo. Nic się nie zmieniło. I nawet jawnym tekstem mówią, że nawiązują do Piłsudskiego, tak? Do Piłsudskiego nawiązują, bo to są neopiłsudczycy, tak? Czyli tu nawet nie obiecują, że coś zrozumieli z tego, co się wydarzyło. Nie, nie. My powtarzamy ten sam scenariusz. Zginęło 8, jeszcze kilka takich wojen i nie będzie Polaków, tak? 8, 8, 8, prawda? Jeszcze 8 i nie ma Polaków. Proszę Państwa, musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Dlatego, jeżeli ze sobą rozmawiacie, jeżeli się komunikujecie, to bez emocji, tak? Bo was też już podzielono w rodzinach. W rodzinach często brat z bratem jest pokłócony, brat z siostrą i tak dalej. Jesteście pokłóceni. Więc zastanówcie się albo zasymulujcie, co by było, gdyby nie było partii. Jak byście się zachowali, gdybyście nie byli stronnikami. Te partii już nie ma, one są skasowane, nie ma ich. No i co wtedy, drodzy państwo? Przecież to jest totalna lipa, tak? Te wszystkie partie są na sznurkach ciągnięte przez masonerię światową. Domyślamy się, tak? No PiS potrafimy już zidentyfikować, że to są sznurki amerykańsko-izraelskie. PO, że to są sznurki niemieckie, prawda? Hołownia to jakieś nie wiadomo jakie, ale wiadomo, że powiązane z sodomią i tak dalej, drodzy państwo. No ale na pewno niedbające, jakby tu powiedzieć, o Polskę i polskość, skoro chcą szybko euro, prawda? I te wszystkie związki i tak dalej, drodzy państwo. Tu jeszcze taka znowu dygresja, że Kościół powinien odpowiadać za moralność. Tak jak lekarz powinien odpowiadać za skuteczność terapii, tak samo Kościół powinien odpowiadać, skoro to jest nieskuteczne, powinien zmienić sposób działania, tak? Nie mogą się załamywać. W kościele słyszymy, oj, odchodzą ludzie od kościoła, coraz mniej wiernych, tak? I tak dalej. No ale przecież to jest wasze dzieło, to są wasze efekty waszej pracy, waszej służby, tak? Waszej posługi. Podajcie się do dymisji, tak? Albo wybierzcie inną metodę, tak? Byście sprzeniewierzyli Bogu i nie tworzycie Królestwa Niebieskiego i wy uważacie, że z Bolszewią daleko zajdziecie? Kto z Bolszewią pije, ten z Bolszewią pod płotem leży. Będziecie od gądeckiego Polaka w dół, będziecie z Bolszewią pod płotem leżeć, tak? Są oczywiście jaskółki, nie wszyscy biskupi są źli, ale jest ich zdecydowana mniejszość. Drodzy Państwo, stąd apel, ten styczniowy, do rządzących, że trzeba się spotkać. Nie liczcie na cud, że coś się nie wydarzy. Coś, co się może wydarzyć, się wydarzy. Czyli skoro może Putin napaść, już wiemy, to napadnie, tak? Skoro napadnie, no to musimy przedsięwziąć środki ostrożności, tak? Naród musi się wziąć sprawę w swoje ręce, tak? I tutaj apelujemy o wdrożenie jak najszybszej doktryny Jana Gustawa Grudniewskiego. Jak najszybsze, bo to jest doktryna obronna bazująca na doświadczeniach największej armii podziemnej, czyli armii krajowej, tak? Tylko nie bądźmy mądrzy po szkodzie, nie twórzmy tej armii po wybuchu i po pierwszych mordach, tylko stwórzmy ją ex ante, nie ex post, za pieniądze jeszcze amerykańskie czy inne, tak? Tylko stwórzmy ją wcześniej, czyli te gminne oddziały samoobrony, o których mówimy, drodzy państwo. Jeżeli ktoś się z tego śmieje, no to niech sobie o tym przypomni, jak będzie już pod murem ściał i pluton egzekucyjny w niego będzie mierzył. To niech sobie wtedy przypomni, tak? Jak się stało na Wołyniu? Wystarczyłoby małe grupki osób i by nie było rzezi Polaków, tak? Widłami zabili 200 tysięcy ludzi, bo nie było jednego pistoletu, drodzy państwo. Nie było grup tego typu, tak? Które schowały broni, w razie czego nie dadzą się zabić, tak? No niestety, no. I znowu wyciągnięte wnioski? Nie wyciągnięte wnioski. Czy na tę władzę można liczyć? No nie, można nawet domniemywać, że jej właśnie za to płacą, żeby nas nie uzbroić. Ale czas najwyższy, drodzy państwo, zmienić tą władzę. Skoro ktoś prosi, prosi, no to zmieniam władzę, tak? I tutaj apel do samorządów. Będziemy powoli kończyć, drodzy państwo, bo nie chcemy trzeciej części za bardzo, bo i tak długo występujemy. Drodzy państwo, jest to rok wyborczy.
My byśmy go nazwali raczej rok zmian ustrojowych. 25 lat konstytucji Stoltzmana, czyli Kwaśniewskiego z 97 roku i chwatit. Panie Kwaśniewski, et consortes, chwatit, wystarczy tego badziewia, tak? I po prostu trzeba skonstruować nowy model. Minęło 25 lat w zeszłym roku i chwatit. Czyli ten Sejm, który się powinien teraz zebrać, powinien być Sejmem konstytucyjnym. Skoncentrować się, dać sobie kilka miesięcy czasu, tylko na zmianę konstytucji. Bo ten, który funkcjonuje, nie jest raczej w stanie tego zrobić, chociaż apelujemy do posłów, żeby jak najszybciej odchodzili z tych sekt partyjnych i tworzyli klub poselski Radło. To jest nasz patent, drodzy Państwo. Klub poselski w Sejmie na Wiejskiej Radło. Radło. Za chwilę będzie próba, drodzy Państwo, konfrontacji Solidarna Polska, PiS, obojętne, czy jesteście w Hołowni, w Platformie, czy w... Stwórzcie klub poselski Radło. Trzeba zaorać te pole partyjne, tak? I będziecie największym klubem w Sejmie. Ale tak czy owak, drodzy Państwo, trzeba zwołać Sejm konstytucyjny. Czyli przy najbliższych wyborach głosujcie na ludzi niepartyjnych, no bo wiadomo, że partia bliższa koszula ciału, tak? I drodzy Państwo, samorządowców sprawdzonych, szczególnie powiatowych, a do samorządowców powiatowych apelujemy, żeby stworzyli komitet wyborczy, najlepiej pod nazwą Radło, tak? Będziemy się wtedy rozumieć. Drodzy Państwo, ale może być inna nazwa. Chodzi o to, żeby przedstawicieli samorządowych, drodzy Państwo, można powiedzieć, ta regencja partyjna się już skończyła. Regencja partyjna, drodzy Państwo, że mamy rządy regencyjne, czyli rządy nieletnich Polaków, którzy nie rozumieją, co to jest Sejm, Senat i w ogóle nie rozumieją, się skończyły. Polacy dorośli wiedzą, co to jest sejmowanie, co to jest samorząd. I partie polityczne wego, one są do niczego nam niepotrzebne. One tylko jątrzą, drodzy Państwo, i reprezentują interesy obce. My możemy sobie wybrać z samorządu powiatowego po jednym pośle z powiatu ziemskiego i po dwóch z powiatu grodowego. Mamy 446 posłów, tak? 9 posłów polonijnych, 5 daje król. Mamy izbę poselską, nazywaną mylnie przez bolszewie Senat. Sejm, przepraszam. A do Senatu, proszę bardzo, mamy 16 sejmików wojewódzkich, po 3 kandydatów, 16, 48 mamy senatorów, 26 daje król. Drodzy Państwo, 26 daje prezydent, tak? Czy, no prezydent, tak? Drodzy Państwo, mało tego, zmierzamy ku temu, żeby prezydenta i premiera zamienić w funkcję kanclerza. Po co nam dwóch? To jest bardzo kosztowne, nieefektywne, dwie polityki zagraniczne, drodzy Państwo. No tragedia, tak? Prezydent i premier, kanclerz. Kanclerz Wielki Koronny, drodzy Państwo. Jest problem? Kanclerz wybiera swoich przedstawicieli do Senatu. Ma też swoich stronników. Na przykład. Może być inna koncepcja. Drodzy Państwo, jest król, jest Senat, jest rząd w postaci ministrów, większych tych 4-5, jest kanclerz, drodzy Państwo. Hierarchowie, którzy zaczynają myśleć logicznie, propaństwowo też, być może biorą udział w obradach Senatu, jako obserwatorzy co najmniej, drodzy Państwo. Trzeba ich zaprzęgnąć, tak żeby odpowiadali za coś. Drodzy Państwo, zmiany, zmiany, zmiany. A nie status quo, które powodują zawsze do rewolucji. Bo to jest skostniały system, to jest katastrofa, drodzy Państwo. To jest system sprzed 300 lat, który wymyślili Jakobini, tak? Jakobini i Żyrondyści. Jakobini i Żyrondyści. Demokraci i Republikanie. Co jeszcze Amerykanie próbują to ratować. To też tam jest lipa, tak? Drodzy Państwo, i widzimy, co się dzieje w Brazylii, tak? Jedni kwestionują drugich. No bo się nauczyli od Amerykanów. Teraz wszyscy będą kwestionować, drodzy Państwo. A partie będą rozchuśtywać tą łódkę, tak? Na życzenie Putina, na życzenie Scholza, na życzenie innych nam wrogich, tak? Będą tą łódkę rozchuśtywać, tak? Idą pieniądze na sądy, mamy sądokrację, więc tu sądy rządzą, tak? Duda, który nie przyjął tych trzech sędziów, do dzisiaj oni nie orzekają. Pani Manowska nie uzna tych ławników, nie będzie i nie będą orzekać, tak? Ona decyduje, kto jest, drodzy Państwo. No to jest władza, ta, która ona ogłasza, kto jest prezydentem. Ona ogłasza, Sąd Najwyższy ogłasza ważne wybory i tak dalej, i tak dalej. I poszczególne sejmy, przepraszam, sądy, literówki dzisiaj coś popełniamy, drodzy Państwo. Poszczególne sądy, tam jakieś okręgowe czy inne, ogłaszają ważność wyborów tam w okręgu i tak dalej, drodzy Państwo. Tak? A potem są wybory do Europarlamentu, gdzie mamy europosłów, którzy nie są w Polsce nigdzie zgromadzeni. Nie ma organu dla nich. Wolne strzelce, drodzy Państwo. No głupota totalna, tak? Nie ma organu, który by ich pilnował. No nie ma. Ci europosłowie tam są w parlamencie, a tu w Polsce są rozproszeni, drodzy Państwo. Wolne elektrony. Każdy ich można przekupić, drodzy Państwo. No lipa kompletna, tak? A my proponujemy, żeby to był część w jakimś sensie Senatu, tak? Żeby oni po prostu mieli obowiązek uczestniczyć w obradach Senatu, który powinien odpowiadać za politykę międzynarodową, bo Senat powinien odpowiadać za politykę międzynarodową, tak? Ale też za
pewnie inne kwestie, za nominowanie ambasadorów i tak dalej, i większe uprawnienia powinien mieć, bo to jest ta elita, drodzy państwo, ta elita, tak? A na dole mogą poszaleć. Dzisiaj partie tam szaleją, ale wiedzą, że góra im nic nie zrobi, ponieważ zwykłą większością mogą sobie to... No gdzie to... To idiota tylko mógł takie coś wymyśleć, żeby zwykłą większością odrzucać... Czyli Sejm sobie może odrzucać wszystkie mądre poprawki Senatu. Tylko idiota lub szkodnik mógł takie coś wymyślać i to wymyślił, tak? A Duda, który mógł, powinien powiedzieć tak: drodzy państwo, ja będę te poprawki przyjmował i wam już z góry powiem, że ta jest dobra i bez tych poprawek ja tego nie podpiszę. No ale Duda też udaje, że on tylko jest od tego, żeby już gotową ustawę, drodzy państwo. Król aktywnie uczestniczył w obradach Sejmu Walnego i senatorowie mówili, co król może podpisać, czego nie podpisze, tak, w imieniu króla. I dzisiaj powinien być aktywny przedstawiciel prezydenta, że to tak, tam jest ta ustawa w tej chwili znowu rychtowana pod kątem, drodzy państwo, jak najwięcej uprawnień dla Sądu Najwyższego. Bo Sąd Najwyższy to jest tak jak mamy kler przedstawicielem państwa Watykan, to sądownictwo polskie jest przedstawicielem Niemiec, tak? Można napisać Sąd Najwyższy made in Germany, tak? Czy made in tam Teutonii, tak? Drodzy państwo, bo Germanowie to Słowianie, ale tak nam się jakoś powiedział, bo oni tak podpisują, tak? Drodzy państwo, że ta struktura władzy, tak? Tej niby trójwładzy, to jeszcze by tam trzeba dopisać jeszcze media, to jest, a media też są w gestii właśnie niemieckiej, czyli mają sądy i media, tak? Niemcy, drodzy państwo. I po co na razie Putin ma wywoływać wojnę, skoro spróbuje pokonać Polskę w sposób, można powiedzieć, drodzy państwo, bezwojenny, tak? Dopóki mu się to uda. I może to państwo rozmontować. Pamiętamy, jak żeśmy stracili niepodległość poprzez cesje terytorialne. Myśmy cedowali dwoma rozbiorami swoje tereny na innych, poprzez Sejm. Może to jest niewyobrażalne, ale to jest prawdziwe. I co dzisiaj nie jest to możliwe? Co oni robią w tej chwili? No cedują kawałek po kawałku, przerzucają naszej suwerenności na Unię Europejską, czytaj Rzeszę Niemiecką, tak? Kawałek po kawałku, tak? Podatki cedują, no drodzy państwo, to państwo się, jak góra lodowa, jej coraz mniej widać, tak? Tego państwa bolszewickiego. A coraz więcej cesji jest na, drodzy państwo, jeżeli ktoś ma wpływ na podatki, no to co mu więcej potrzeba, tak? No co mu więcej potrzeba, drodzy państwo? No jeszcze może armii, są takie projekty i może jeszcze czegoś, drodzy państwo. Więc jesteśmy w potrzasku jako Polacy, ale nie w beznadziejnej sytuacji. Jest królestwo i dlatego wam, do was się zwracamy w tej odezwie i do waszych środowisk, że musicie niestety, że tak powiem, no troszkę bardziej być aktywni. Tamci szyją buty, a społeczeństwo, no, czeka, jakie tu ochłapy zrzucą. Czy 500 plus, czy 600 plus, czy 700 plus, bo to jest ich metoda, tak? Jak ktoś ucieka z łupami, to rzuca część łupów, żeby się goniący zaspokoili tymi łupami, a nie gonili ich, drodzy państwo. To jest ta metoda, tak? Także, drodzy państwo, sytuacja, no, jest trudna. Ona zawsze będzie trudna. To was pocieszamy. Nie będzie tak, że jak będzie królestwo, nie będzie problemów. No, będą problemy, ale nie będą tak dziecinne, bo to jest pajdokracja, tak? Dzieci się kłócą, dzieci ustalają ustawy, a dorośli, drodzy państwo, nie mogą tej ustawy zmienić. No bo Senat to jakby, by porównać to do domu, to Sejm to są dzieci, a Senat to są dorośli. Dzieci ustalają i dorośli coś zmieniają, a dzieci to poprawiają, no tak ma być, tak? A prezydent trzyma rację dzieci, tak? Duda. No niestety. No i pajdokracja, tak? Czy to nie jest znane w historii? No jest. Biada królestwu, w którym rządzą dzieci. Biada królestwu, w którym rządzą dzieci, drodzy państwo. Dlatego była regencja. No ale tutaj my jako król, no niewiele możemy zrobić, jeżeli wy nie rozumiecie, co to jest królestwo, tak? Jeżeli nie rozumiecie słów Jezusa Chrystusa i udajecie, że wy nie rozumiecie, tak? Oglądacie nas jako, my wam tutaj serce wykładamy, genealogię, życie nasze, tak? Doświadczenie dom leszczyńskich, doświadczenie, a wy mówicie, nie, ale to przecież może być w Bolszewii jakoś. No, czy na pewno? Bo do tej pory jakoś się to kręciło, tak? Były problemy. No ale cuda były w Polsce, tak? Że to się wszystko, że wszystko było skorumpowane, a jakoś to funkcjonowało. Ale czy na pewno to przetrwa jeszcze kilka lat? Jesteście tego pewni? Czy nie będzie za późno, że pewne procesy dojdą do sytuacji nieodwracalnej? Pamiętajcie taką scenę, gdzie Stanisław August Poniatowski zaczął płakać, tak? W Grodnie. Wiedział, co zrobił, że to było odwracalne. Wystarczyło w pewnym momencie powiedzieć non possumus, nie zgadzam się. No ale nie stać go było, nie powiedział tego. Dlatego jeżeli państwo nie powiecie w pewnym momencie, nie zgadzamy się, tak, na wybory, które widzimy, że będą nieuznane. Nie to, że będą sfałszowane, bo one sfałszowane będą, to jest pewne. Ale mimo, że będą sfałszowane, nie będą uznane, tak?
Więc, drodzy Państwo, na takie wybory nie można się godzić. Czy nie możecie zmienić takiej konstrukcji, że z powiatu idą przedstawiciele jawni, wtedy nie są zakwestionowane? Albo po prostu, no jako koło ratunkowe chociażby to zrobić. Ale to się trzeba spotkać, przedyskutować. Czy ta władza robi, czy dyskutuje na temat zmian ustrojowych, drodzy Państwo? Czy wy spotkaliście się z jakąś ofertą zmian ustrojowych? Czy oni uważają, że drodzy Państwo, demokracja jest najlepszym systemem na świecie, drodzy Państwo, i nie ma lepszego? To jest taki sofizma, tak? Wciskają kit taki, prawda? Że ta demokracja w sumie partiokracja, czyli mafiokracja, tak? Drodzy Państwo, bo to jest przecież, co to jest za demokracja, tak? Gdzie rządzą partie, które doprowadziły do sytuacji, że same przekazały władzę do sądu i teraz się dziwią, że za dużo mają władzy. A teraz, gdyby chciały to zmienić, to sąd powie, ta ustawa jest nielegalna. A ta decyzja jest nielegalna. Za daleko to zaszło. Jest taka sytuacja, drodzy Państwo, jeszcze na koniec powiemy coś, wracając do Leszka Białego. Leszek Biały wykreował Romana Halickiego, stworzył Ruś Halicko-Włodzimierską, stworzył to, można powiedzieć, księstwo, drodzy Państwo. I jak stworzył to księstwo napadło na Małopolskę od strony Zawichostu, bitwa pod Zawichostem 1205 rok. Przeczytajcie sobie, drodzy Państwo. Czyli człowiek stworzył, wygenerował, a ci zamiast podziękować napadli na niego. To samo jest z sądownictwem i to samo będzie z Ukrainą. Bo tu jeszcze wątek ukraiński się kłania, drodzy Państwo. Trzeba bardzo poważnie się zastanowić, po długiej dzisiaj rozmowie z Cezarym Mariuszem Tousem, naszym kanclerzem wielkim koronnym, jest taka konstatacja, takie resume tej rozmowy, że skoro Putin troszkę zmienia priorytety, tak, bo mówi, skoro Ukraina jest trudnym orzechem do zgryzienia, no to Białoruś weźmiemy. Co to dla nas za różnica? Weźmiemy najpierw Białoruś, a potem Ukrainę. Miało być odwrotnie, zmienimy priorytety. Łykniemy, inkorporujemy najpierw Białoruś, domkniemy sprawę Pribałtyki, prawda, tu mamy Kaliningrad, więc rzucimy się najpierw na Białoruś, która jest łatwiejszym łupem, drodzy Państwo. No tak, ale tu nie ma żadnego diktum, tu nie ma żadnego ultimatum z naszej strony, że jeżeli wy wchodzicie na Białoruś, to my wchodzimy na Ukrainę, tak? A Ukraińcy śpią i mówią, no trudno, albo po nas choćby potop, tak? Czyli jak Rosja przejmie Białoruś, uderzy w kierunku Naddniestrza, zamknie kocioł, zamknie Ukrainę, to nie ma ani Ukrainy, a prawdopodobnie nie ma też Polski. Tak? I znowu pytanie, a można było postąpić inaczej? No można było, tylko trzeba było ultimatywnie wejść na Ukrainę, drodzy Państwo, za zgodą oczywiście Ukrainy. Tak? Albo nawet bez zgody Ukrainy, drodzy Państwo. Dla ratowania samych siebie. Tak? My ciągle czekamy kolejny raz w Polsce za tej bolszewi, aż nas napadną. Oprócz Zaolzia, drugiego incydentu, który jakby dobrze ktoś rozkminił, to tam mieliśmy sporo racji, tak? To, drodzy Państwo, to właściwie my byliśmy całkowicie, czekaliśmy na agresję. Foch proponował Piłsudskiemu, to przefałszowano, że to było inaczej, drodzy Państwo, Piłsudski odmówił. Oczywiście jako agent niemiecki nie będzie napadał na Niemcy, tak? Ale wtedy ta wojna prewencyjna spowodowałaby, że, drodzy Państwo, po prostu nie zginęłoby 8 czy 12 milionów Polaków, tak? I dzisiaj mamy ten sam problem, tak? Nikt nie lubi wojen. Nikt. My też nie namawiamy do wojny, broń Boże. Ale jeżeli widzimy, że Putin wchodzi na Białoruś i chce ją inkorporować, to spójrzcie na mapę, tak? Co trzeba zrobić? No, co trzeba? Nie będziemy tam się konfrontować raczej, bo to jest ciężkie, natomiast trzeba go oflankować wchodząc na Ukrainę, tak? Przynajmniej do Zbrucza, tak? No, nie ma innego wyjścia, tak? Bo czekanie, aż on napadnie na nas, jest głupotą, tak? No bo jak przejmie Białoruś, zainstaluje się na Białorusi, no to ma komfortową sytuację do agresji na Ukrainę i ma komfortową sytuację do agresji na Polskę, tak? Na co tu czekać, drodzy Państwo? I tu powinny być ultimata już wysłane, tak? Notami dyplomatycznymi, że nie możesz Putin przejmować, bo jakoś broniono Ukrainę, ale jakoś nie bronią w ogóle Białorusi, drodzy Państwo. Pamiętamy Morawieckiego seniora, niech sobie Kornel przypomni swojego ojca, jak bardzo wyjechał, zniknął na 2 lata, wrócił do Solidarności, tak, jak był stan wojenny i nagle niepodległa Ukraina, pierwsze państwo uznajemy, Białoruś uznajemy, Litwę uznajemy, ale dzisiaj bronimy Ukrainę, a Białoruś? Z punktu widzenia Polski, co, nieważna jest Białoruś, te terytorium? Gdzie tam mamy jeszcze więcej przecież kultury, tak? Drodzy Państwo, Kraszewski, Mickiewicz, drodzy Państwo, no, nasi najwięksi kompozytorzy i tak dalej, wszystko było Moniuszko i tak dalej, to byli przecież z Kresów, tak? Pisarze, z Białorusi można powiedzieć, tak? I tego nie bronimy, Polaków z Grodna nie bronimy, a Ukrainę bronimy, tak? Która napadała na nas, najeżdżała, drodzy Państwo, tak? Powstanie Chmielnickiego, Beresteczko, tak? Wojna w 1918 roku, więcej byśmy tutaj grzechów w Ukrainie wytknęli, ale Batoch przede wszystkim, tak? Rzeź Batochu, Mały Katyń, drodzy Państwo.
Więc i nagle nie ma tego, tej równomierności. Tutaj napada na Ukrainę Putin, to jest zły. Putin przejmuje Białoruś w sposób quasi pokojowy, tak? To jest dobry. A niebezpieczeństwo jest tak samo groźne, albo jeszcze większe, niż z Ukrainą. Tu nie ma żadnych not protestacyjnych. Nic nie ma, drodzy państwo, tak? I za chwilę będziemy mieli oświadczenie Putina, przejmuje Białoruś, tak? Akt inkorporacji, no i co wtedy, tak? I jednoczesnym uderzeniem na południe w kierunku Naddniestrza i zamknięcie Ukrainy i zdobycie. Kto pomoże? Morze Czarne zamknięte. Jeszcze przyblokują, drodzy państwo, port w Gdańsku, tak? Bo tu też, drodzy państwo, napina się Błaszczak, tak? A my nie mamy port, który jest najważniejszym transportem w Bałtyku, a nie ma żadnej floty polskiej, tak? No to właśnie to jest taka doktryna, tak? Kupują HIMARSy, to wszystko, a nie pilnują portu, który jest drogą morską. Bez morza nie istniejemy. Zablokują nas, drodzy państwo, Gdańsk jeszcze nie ma nas. Nie ma okrętów podwodnych, nie ma, no nie ma nic praktycznie, drodzy państwo. Jakaś jedna korweta ciągle się psująca, czy, drodzy państwo, tu powinno być, przecież mieliśmy cztery niszczyciele przed wojną, tak? Orzeł, Błyskawica, Wicher i jeszcze jakiś, drodzy państwo, tak? Piorun chyba. Drodzy państwo, a teraz co jest? Nie ma żadnego niszczyciela, nie ma korwety, tak? No to są potrzebne trałowce, łodzie podwodne, drodzy państwo. No potężna flota jest potrzebna, która ma bronić jednego z najważniejszych portów być może na świecie w tej chwili, w Gdańsku. Oni inwestują w HIMARSy, oni inwestują w jakieś tam, drodzy państwo, w czołgi i tak dalej, tak? A wystarczy nam drogę zamknąć morską i nas nie ma. Bo rządzą cywile, ludzie, którzy nie mają pojęcia o wojsku, drodzy państwo. Myśmy mówili, apel z Helu byliśmy, tak? Nie ma w ogóle strzeżonego tego odcinka. A przecież Kaliningrad domyka Gdański. Gdzie te zbrojenia przypłyną? Czym przypłyną, tak? A jeszcze jak przyblokują Szczecin, tak? Czym przypłyną? Jak przypłyną? Samolotami, tak? Które łatwo zestrzelić, tak? I po jednym czołgu będą wozić? Drodzy państwo? Ręce się załamują, ale kończąc już powoli, bo widzimy, że czas nam się kończy, drodzy państwo. A nie chcemy naprawdę was zagadać, tylko przemyślcie sobie, drodzy państwo, sytuację Polski i nie to, że poprzez te sondaże wam każą głosować na którąś z tych opcji. Całe te sondaże, biorąc do kupy, to jest 5-10% poparcia. Wszystkie te partie razem wzięte to jest 10. Tylko jeżeli oni 10% biorą i mówią jako 100, no to państwa oszukują, drodzy państwo, nie kierujcie się żadnymi sondażami. Tam w tych sondażach nie ma Królestwa Polskiego. Tam w tych sondażach nie ma, czy popieracie Królestwo, czy popieracie Bolszewie. Więc po prostu, jeżeli jesteście ludźmi, którzy czytają Ewangelię i wiedzą, co nauczał Jezus Chrystus, to wiecie, że nadeszło i jest Królestwo Boże, tak? Królestwo na ziemi. Wy nie możecie chodzić do kościoła w nieświadomości, że chodzicie tam i tam będzie mówiona mowa o demokracji, że Jezus zaprasza do demokracji niebieskiej, tak? No to jest oszustwo intelektualne. Na tyle macie rozeznanie, że tak nie jest, tak? Więc, drodzy państwo, ogarnijcie się sami, którzy nas słuchacie, przekażcie to innym, że tu, czy wam się to podoba, czy nie, jeżeli jesteście w wyznania rzymskokatolickiego, czy katolicy, no to tu nie ma wyboru, tak? Jezus nie daje wyboru. Tu jest tylko królestwo, drodzy państwo. I my wam to proponujemy. Także przeanalizujcie sobie, przedyskutujcie to i nie patrzcie na te dyskusje, które wam odwracają uwagę i właściwie nakazują wam jakby przekierować uwagę, zwracajcie uwagę na to przekierowanie uwagi, że a nagle co wybierasz, to czy to? A ktoś powinien powiedzieć, ale ja tego ani tego nie wybieram, bo ja już wybrałem Królestwo Polskie. A tam jest prosty system, jawny, wybory są jawne, 75%, sufragia podpisane, wszystko jest jawne, kamery. Drodzy państwo, tanie, nie ma wyborów, tylko jest wszystko pośrednio. Drodzy państwo, każdy się angażuje. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to proszę, zapraszamy na nasze strony internetowe. Wybory lokalne, czyli gminne, wiejskie, czy osiedlowe, drodzy państwo, ma wpływ na całość, ale pośrednio, tak? I wszystko jest jawne, drodzy państwo. Także wszystkim dziękujemy za uwagę, drodzy państwo, i tą odezwą styczniową, może jeszcze niedokończoną, tu jeszcze dużo myśli nam się kłębi, ale chcieliśmy wam życzyć kolejny raz w tym roku i w styczniu, drodzy państwo, żebyśmy się czuli jak w królestwie. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król i Maryja, Królowa, zawsze Dziewica z Bogiem.